Markus da Silva, Karol Czubak, duet marzeń dzisiejszego wieczora. Panowie, przed meczem pisaliśmy 125 goli w Arce Gdynia na jednym zdjęciu. Dzisiaj trzeba zaktualizować 128 goli. Mówiłem, że do dzisiaj. Jeszcze udostępniłem, mówiłem, że do dzisiaj. I tak się stało. Markus, najpierw zapytam Ciebie. Powiedz mi, jakie emocje Tobie towarzyszyły? No bo nie trudno je odnaleźć gdzieś, ale jednak chciałbym usłyszeć, jak to z Twojej perspektywy wyglądało. Trudno. Jeżeli chodzi o ogólne, takie od serca mówiąc, to jest takie mega fajne uczucie. Przeżyłem, wiesz, mega fajnie. A z drugą trochę smutno, że kończysz, tak? Ale wiadomo, że ten druga strona smutek to jest dużo mniej niż tych radości, które mam. Przeżywałem naprawdę cały tydzień bardzo mocno tych 8 minut i naprawdę nie da się tu opisać, jaką radością. Mówiłem chłopaków w szatni przed meczem, że najlepsze, najważniejsze dla mnie dzisiaj to nie jest to, że ci ja bramkę strzelam, czy Czubak, bo ja mówiłem, że ja i tak wierzę w to i zawsze wierzyłem i kibicowałem go. Normalna rzecz. Najważniejsze dzisiaj był mój cel, to były 3 punkty, bo nie wyobrażałem sobie inaczej, żebyśmy zrobić fajna impreza, fajna dedykowane dla mnie, fajne zakończenie pożegnalne, ale byśmy przegrali ten mecz. To dla mnie najważniejsze, pierwszy cel to był zawsze 3 punkty, a reszta to jest nagroda z tego wszystkiego. Tak jak mówiłem, dla mnie to szacunek, co macie i drugi klub ma, do kibicu ma do mnie, to nie jest to, że przez to, że ja wygrałem, to jest, że coś wygrałem, że tą bramkę, którą strzeliłem, to jest szacunek przez to, że zawsze ja mogę spojrzeć w lustro i zawsze byłem w porządku dla wszystkich i zawsze dawałem z siebie wszystko na boisku i dla mnie to jest najważniejsze. Nieważne, czy dzisiaj grałem 8 minut, ale zawsze dawałem z siebie wszystko i ja z tego jestem mega dumny i zostawię teraz dla następca, żeby coś powiedział. No właśnie, Karol, przekazanie pałeczki i tutaj, i na boisku, taka trochę symboliczna zmiana, kiedy wchodzisz, zmieniasz legendę klubu, do której brakuje ci jedna bramka. Zapewne gdzieś w głowie masz, że prędzej czy później uda się, ale w tym meczu jeszcze większy ciężar chyba na tobie ciąży. Nie, gdzieś fajnie, myślę, że Markus się z nią zgodzi, że fajnie, że akurat w tym meczu gdzieś, tak jak mówiłem niedawno przed chwilą w wywiadzie, że byłem jak Markus to robił, a on jest teraz jak ja go przebiłem, więc to na pewno są takie chwile, które będziemy długo pamiętać, bo nie przeżywa się takich chwil co tydzień, jak jest każdy mecz. To jest pożegnanie legendy i teraz ja go przeskoczyłem, to na pewno są chwile, które nie dość, że będę opowiadał swojemu synowi, to jeszcze może moim wnukom i każdemu pokoleniu, bo przychodząc tutaj nie wyobrażałem sobie, że mogę być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Jak Markus chyba ostatnio spojrzałem, jak strzelał swoją 63. bramkę, to ja chyba miałem 2, więc miałem całą drogę do niego, ale fajnie, myślę, że się ze mną zgodzi, że udało się to dzisiaj zrobić, bo to był fajny mecz i fajna atmosfera i myślę, że godnie pożegnaliśmy Markusa. Dzisiaj historia taka filmowa, panowie, no bo scenariusza lepszego nie można byłoby napisać. Markus, ty schodzisz, zmieniacie, Karol strzela 3 bramki, dogania, wyprzedza, jeszcze śrubuje ten rekord. Mówiłem, zobaczcie, bo Karol się trochę obawiał, że wiadomo, że ze Stalem to graliśmy w puchar, tak? I było mega ciężko mecz. Mówię, spokojnie, bo puchar zawsze jest ciężko. My jesteśmy też, nawet jako pierwszoligowcy, my też jesteśmy trudni dla ekstraklasowych, jak przychodzą tu puchar grać. Ale liga to całkiem jest inaczej, więc się potwierdziło to, co mówiłem. Mówię, że spokojnie, jeszcze strzeli, będzie miał twój cel. Jeszcze przed meczem siedzieliśmy obok siebie i mogliśmy trochę rozmawiać na taki temat fajny. I tak się stało, tak się zobacz. No, nie mogą wydarzyć lepszy scenariusz niż dzisiaj, naprawdę. Jestem mega szczęśliwy podwójnie, że takie fajne pożegnanie miałem. Po pierwsze, że wygraliśmy, po drugie, że następny będzie miał też radość z tego moje pożegnanie. No, to coś pięknego. Czego można jeszcze, powiedz, nie powiem starszym, młodszemu, ale bardziej doświadczonym, mniej doświadczonemu życzyć w Arce Gdynia? No bo Karol już dzisiaj nie dość, że dał plus 1, dał 65. Do czego dążyć? Co powiedziałem. Nieważne, kto strzeli. Bramka. Oczywiście, że zawsze byłem ambitny i zawsze jestem. Do tej pory Gierka nie lubi przegrać, ale żeby być szczery,
ambitny i dawać z siebie wszystko. To jest najważniejsze, bo co z tego, że ty chcesz wygrać, ale z siebie wszystko nie dajesz, no to nie tam droga. No to tego życie i zawsze staram powiedzieć młodszym kolegów, nie traktuję ich jako młodych kolegów, nie tylko, że jako kolega z boiska, zawsze tak traktowałem, mimo że może niektóre z nich może być mój syn, tak, ale zawsze traktuję ich jak kolega z boiska, więc i to mi to cieszy, mi to bawi, ale mają szacunek do mnie i to nigdy mi się wydaje, że się nie traci. Najważniejsze, tak jak mówiłem, mój cel nie był rekordy. Rekordy przyjdzie z czasem. Rekordy może zawsze ktoś przebić. I tak jak ja przebiłem komuś, Czubak teraz mi przybije rekordy, ale najważniejsze jest to, że ma szacunek od całego widowiska, całego klubu i do wszystkiego. A dlaczego? Bo zawsze dawałem sobie wszystko. I to jest dla mnie. I to jest życie im całego serca. Dziękujemy panowie za stworzenie dzisiaj tej pięknej historii, bo niby zwykły mecz ligowy, ale kawał historii dzisiaj się wydarzył i myślę, że z perspektywy czasu też spojrzymy na to za jakiś czas, na coś fantastycznego. Dziękujemy bardzo.